Cześć! W pierwszym odcinku opowiedziałem Wam o tym, jak przygotować się na skitury. Teraz czas na technikę i podchodzenie. Zapraszam! W różnych wiązaniach skiturowych przepięcie do podejścia będzie wyglądało inaczej. W tym wypadku wystarczy, że obrócę wiązanie o 180 stopni, a następnie zaczepię ski stoper. Do podejścia buty skiturowe muszą być ustawione w tryb dochodzenia. Dzięki temu cholewka będzie miała znacznie większy zakres ruchu. Żeby wpiąć buta w wiązanie pinowe, zaczynamy od przodu. Staramy się wycelować pinami w inserty w bucie. Dociskam. Teraz przód wiązania zaciskam na maksa do góry. Do poprawnego poruszania się musimy najpierw dobrze założyć kijki. W tym celu przekładam rękę od dołu i łapię kijek razem z pętlą, zaciskając mocno na kijku. Poruszając się na nartach skiturowych stosuję technikę naprzemienną. Gdy wykonuję wykrok lewą nogą, wbijam prawy kijek i odwrotnie. Nartę staram się trzymać cały czas na śniegu, nie podnosząc jej. Kijki wbijam za buta, tak aby wykorzystać pełny zakres łokcia, aż do wyprostu. Staram się, aby plecy były proste, żeby nie pochylać się przesadnie do przodu. Do podejścia zawsze warto ubrać się dość cienko, ponieważ najprawdopodobniej, jeżeli ubierzemy się, będzie nam za ciepło. Podchodząc, idę w okularach przeciwsłonecznych, a nie w goglach, które mogłyby parować. Podczas wycieczki skiturowej może zdarzyć się sytuacja, w której będziesz musiał kawałek zjechać. Wtedy, żeby nie wypinać fok, możesz zjechać na fokach. Ale trzeba to zrobić ostrożnie, bo łatwo się wywrócić. Ciężar muszę przenieść delikatnie bardziej do tyłu. Gdy podczas podejścia robi się stromo, możemy skorzystać z piętek zamieszczonych na tyle wiązania. Przekładając, najłatwiej użyć przodu kijka. Przerzucam na przednią stronę i teraz but opiera się na piętce. Kiedy robi się tak stromo, że nie jestem w stanie już iść bezpośrednio pod górę, muszę zacząć korzystać z zakosów. Idę w skos stoku i kiedy dochodzę do krawędzi, muszę się obrócić. Wbijam solidnie kijki, obracam nartę na drugą stronę, przebijam kijek do przodu, żeby nie zahaczyć nartą i prostą nogą przekładam nartę na drugą stronę. Zakos gotowy. Idę dalej. Kiedy z powrotem robi się płasko, warto pozbyć się piętek, żeby móc wydłużyć krok. Gdy musimy trawersować po pochylonym zboczu, warto złapać sobie kijek w dolnym chwycie i dodatkowo wejść mocniej na krawędzie poprzez dociśnięcie kolanami do góry stoku. Oto najczęstsze błędy podczas podchodzenia. Staraj się omijać te błędy, żeby Twoje podchodzenie było łatwiejsze i przyjemniejsze. Pochylanie się do przodu, szczególnie podczas podchodzenia po stromym. Przez to nie jesteśmy w stanie równomiernie docisnąć foki i będzie ona się zsuwała. Gdy wyprostuję plecy, powinno być znacznie lepiej. Podnoszenie nart podczas podchodzenia.
za krótkie lub źle założone kijki. Nieprzestawienie kijka podczas zakosów. Oraz niewyprostowanie nogi. Technika podejścia opanowana. Ja już dotarłem na szczyt, więc o zjeździe opowiem Ci w następnym odcinku. Zapraszam.